No wtedy to była taka zwykła szarzyzna, chociaż trzeba przyznać, że rodziny wielodzietne w tamtym okresie zakłady pracy, a w szczególności kopalnie, zapewniały nam, bo jednak każdego roku wszyscy wyjeżdżaliśmy na kolonie, wyjeżdżaliśmy na zimowiska, na półkolonie, także ten system socjalny, bo on polegał na tym, że górnik nie zarobił tyle co potrzeba, bo część mu dawano w wynagrodzeniu, a część w takich takich zdobyczach socjalnych, że to zakład pracy decydował o tym, ile, ile górnik zarobił, a w szczególności sztygar, kierownik oddziału. Nie. Także to był taki system dziwny, ale on powodował, że władza miała jeszcze większą władzę, bo miała tę możliwość ekonomicznego dzielenia pieniędzy na poszczególnych pracowników.